Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was Hearts of Iron 4 na modzie Fury Rise z Związkiem Radzieckim. Słuchajcie, nie wiem jaki jest scenariusz, nie wiem jak to będzie działało, bo nagrywam to tak naprawdę tak zwane z dnia na dzień. Żebyśmy po prostu jak nagrywałem niedzielę na niedzielę i teraz niedzielę na poniedziałek, więc nie wiem dokładnie co się dzieje, więc może od razu lecimy. No, zauważyliśmy niestety kolejny problem, a ten problem możemy spokojnie nazwać to, że nam po raz kolejny się zasuntowali, a ja nie widzę, nie rozróżniam przynajmniej po tych kolorach. Tu jest ten kolor cholerny. Bo to jest cholerny kolor, to co tutaj widzimy teraz. Dołączcie do tego fioletowego, on już tak ma straty i minusy. Bo widzę, że nam po prostu podeszli znowu pod Ukrainę. Pewnie jakimiś małostkowymi jednostkami, gdzie po prostu nic nie wiadomo, gdzie co się dzieje, więc to jest po prostu najgorsze. Może zacznijmy po prostu odbijać sobie jakoś te rejony, tak aby po prostu nie mieć żadnych problemów i polecimy. Dobra, tutaj mamy ustawione te wojska, nawet niech ruszają, jak tego. Jak tylko mogą, to niech ruszają. Proszę bardzo, ruszajcie. Przy okazji udaje nam się front na Kaukazie wspaniale zdobyć, żebyśmy tu już nie mieli żadnych strat. Wyszedł nasz pierwszy ciężki statek, okręt wojenny, sowiecki Sojusz, jako numer jeden Super Heavy Ship, który naprawdę jest zamiataczem, jakich mało. W porównaniu do tych jest dwukrotnie lepszy i naprawdę mogę się cieszyć, że takie coś posiadamy. I nawet myślę, że nie powinien pójść na patrol. Znaczy, zobaczmy, jak będzie działał na patrolu. Czy będzie tutaj coś robił? Bo jeżeli zaczniemy go tracić, no to trudno, oznacza to, że nigdy nie będziemy Russian Rule the Waves, tylko będziemy po prostu Russian i tyle. Nie będziemy nikim lepszym, nie będziemy nikim gorszym. Jak to wygląda? Wy już się tutaj wbijacie, prawda? Wy już się tutaj staracie wbić, no to już podejść. No właśnie, już podejść, tutaj tak samo podejść, zajmuj te tereny, bo nam się niestety rozleźli i będą pewnie szli dalej i dalej i dalej. O, już nas się pod kijów widzę, że już nad podchodzą. Gdzie mam jeszcze jakieś wojska? To są te... Was, tak? To są tutaj. Oznaczmy jakkolwiek. Tutaj są dodatkowe te litwińskie, to możemy te litwińskie jakoś trzymać. To są kolejne litwińskie, proszę bardzo. Litwińskie możemy tak trzymać. Kolejne litwińskie i tyle. Mamy wszystkie jednostki oznaczone. Cały front idzie dobrze. Tutaj nic nie ruszamy, bo to nie ma zupełnie żadnego sensu, aby ruszać. Musimy pozbyć się tych wszystkich śmiesznych desantów, niedesantów i całej tej reszty, bo tu jak? Tu się próbujecie przebić, tutaj się próbujemy coś przebić. Nawet byście próbowali z tej strony zaatakować. To miałoby duży sens. To miałoby duży sens, bo byśmy mogli zablokować ten kociołek, gdzie znajdują się forty po trójkach. Widzicie, tutaj w Soczi. Tutaj musielibyśmy oczywiście długo, długo cisnąć. Znaczy, oni mają problemy z zaopatrzeniem w tym regionie. Więc gdybyśmy zdążyli zablokować ich w jednym regionie i w drugim regionie, plus to jest nasz teren narodowy, więc my posiadając 58% war supportu, dostajemy tam jakieś plusy, bonusy. Nie, nie dostajemy. Nie, dostajemy tylko organizację i rekrutacja popularny faktor. No to dostajemy więcej możliwości manpowerowania. Motherlands needs you. O, my też potrzebujemy Motherlands needs you. Widzicie, dostajemy znowu manpowera i tak cały czas. Okej, udało się nam zablokować, więc może teraz szturmem ich weźmiemy. Szturmem? Szturmem. Weźmiemy ich całkowicie szturmem i nie ma tutaj o niczym do gadania. Ktoś nam wysyła siły. Polska, 32 dywizje Polska wytrenowała? Nie, 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 niech stoją jak stoją, bo mogą tam, one mogą zrobić tam więcej niż się w ogóle wydaje, że mogą zrobić. Bo one mogą tam zrobić bardzo dużo, tylko znowu ropę straciliśmy. Znowu dostęp do Rumunii. Cyk. Ja może byście podeszli pod te granice tu. I żebyście się rozstawili, żebyście atakowali, żebyście zdobywali po prostu ten rejon za rejonem. Bo taki mają po prostu rozkaz, mogę mu postawić nawet naprawdę dużą liczbę sił, ale żeby te wojska po prostu tam były. Bo liczba karabinów się aktualnie jeszcze zgadza, gorzej z pepancami, ale... Co, kto tam się przejmuje taką drobno, małostkową rzeczą? Cyk, cyk. A wy robicie cyk takie, po prostu całkowitą anihilację, bo to jest dobre określenie, że to nie jest podbicie, to jest anihilacja tych wojsk. Tutaj anihilujemy jeszcze raz i możemy tak cały czas ich cisnąć, tak? Z dwóch stron. O właśnie, już kolejnie się wycofują. Tutaj będzie około 10 dywizji, tak sądzę. Jak tam u was? Wy macie problem z zaopatrzeniem, więc nawet nic od was nie będę prosił. Ale szaty górskie mogłyby się ruszyć. Nie macie tutaj... A, nie możecie to atakować. Dobra, nieważne. I musimy cały czas ruszać i szturmować tymi oddziałami. Co mamy? Wy jesteście kim? Wy jesteście niebieskimi. Macie... Powinno was być 20, ale was nie jest 20, was jest trochę mniej. A, bo tutaj pewnie się rozdzieliliście. No, obraczaję. Zrobicie to tak. Oznaczymy sobie taki, wiecie, jaki rozkaz? Cyk, cyk, cyk. I żebyśmy już podeszli pod tereny Baku. Bo Baku jest chyba naszym jeszcze terenem, tak? Tak, to jest nasz court state, więc nawet dostaniemy powera z tytułu, że coś tam posiadamy. A wy jak czołgi? Czołgi powinny dać sobie tutaj radę. Spróbujmy. Zróbmy pierwszy szturm pancerny. Działa. Więc, skoro to działa, myślę, czy nie moglibyśmy zrobić katiuszy. Tylko opony nam brakuje. Opony nam brakuje i to bardzo dużo gumy. Łagi, no bo zróbcie to tak, samolotów i tak nie nadrobimy nigdy w przestrzeni najbliższego czasu, więc moglibyśmy po prostu bawić się tak jak bawimy, bo to od was nikogo, o, możemy jedną gumę od was ściągnąć, to super biznes.
Żeby zdobyć gumę, musielibyśmy podbić Malaję. Żeby podbić Malaję, musielibyśmy wejść przez Indię. Czyli zdobycie gumy gwarantuje, że musimy iść tak, 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 tak. Wiecie co? Nawet was, jako wojska z tego rejonu, tutaj, moglibyśmy odsunąć, znaczy zrezygnować z takiego planu, i żebyście stali na planie takim. Gdybyśmy jeszcze chcieli się przygotować w przyszłości do ofensywy. I nasza taka ofensywa, która pozwoli na początku odbić takie rejony. To powinno jakoś działać. Tutaj jak się wygląda? Odbijamy ten rejon. O Jezus. O Jezusku. Kim wy jesteście? Jakieś tutaj dodatkowe siły nam siedzą, które coś udają, że robią. Bo tutaj nas przebijają. Oni przebijają nasze czołgi ciężkie z tego okresu. Znaczy będziemy mieli lepsze te czołgi już wkrótce. Nie żartuję, to są takie bezkapy. No ale na razie mamy problem. Bo brakuje dwóch podstawowych surowców. Podejdźcie tu. Widzę, że podchodzicie w różne te sektory, ale nie zawsze coś robicie z tego tytułu. Cyk. I cyk. I cyk. Zróbcie to. Kawalerii, soft attack i tak dalej, więc... Już możecie tutaj cisnąć. Widzę, że mają czołgi, których przebić nie możemy. I są to czołgi ciężkie. Widzicie na pełnej takim... Czekajcie. Dam wam infranty ekspert po pierwsze. Możecie czy nie? Nie możecie. To beznadziejnie. To zablokowała nam się jednostka, więc może podejdziesz tak. Nie, czekaj, poczekasz aż podejdą od portu. Tu. No Jezu, znowu coś wylądowało. Typy. Tak się nie robi. Dobra, coś tu idzie mi uratować jednostkę. Aha, i to nie dasz rady walczyć. No dobra, to nawet nie walcz. No, boli ta dziura tutaj. Dobra, cyk. Kolejne 7 dywizji, które zasili ten front. On będzie miał naprawdę bardzo dużo rekrutów pod swoją komendą, ten generał. A jest to dokładnie kto? Timoszenko. No to Timoszenko naprawdę będzie posiadał potężną armię pod swoimi rozkazami. A wy jak, przebijacie się? No niektóre dywizje nas przebiją, niektóre nie. Czyli to oznacza, że jeszcze walczymy gdzieś starym sprzętem, który nie nadąża. 611 najnowszych karabinów, katiusze już produkują się 9. Stawimy sobie te katiusze w przyszłości. No ale jeszcze nie teraz. Tutaj brakuje nam wszystkiego. To nie wstawiamy na razie fabryk. Jak nie musimy, to nie wstawiamy. Collective of Argentina wysyła nam 4 dywizje. Nie, dziękuję. Tutaj wzmocnimy nasze rakiety. Tutaj też wzmocnimy nasze rakiety. I wiecie co? Ja chyba myślę, żebyśmy sobie wzmocnili te rakiety. Faktycznie. Wzmocnimy sobie, ale na początku tu. Takim czymś, naszymi podstawowymi rakietkami. I co, pływacie dalej, czy już straciliśmy całą flotę? Chyba straciliśmy całą flotę, prawda? Nie, nie straciliśmy całej floty. Naprawiają się. A, czyli była jakaś bitwa, której nic nie zrobili. Czyli... Wiecie co? Odłączcie się. Tak. Ja chcę, żeby się odłączały statki, które są zepsute, bo to, że zniszczyło się statek o nazwie Ukraina, to nie będzie to bolące. To nieźle. Dobra, tego oddzielmy. Nie no, wiecie co? Wszyscy się musicie naprawić. Chyba wszyscy musicie się naprawić. Taka ma pewna być tego konstrukcja rzeczy. Za dużo mają tych okrętów. Mają 243 okręty na Morzu Bałtyckim. Przecież to jest chora liczba. To jest bardzo chora liczba. Dobra, unikajcie starcia. I wycofajcie się do portu. Widzę, że jeszcze dużo, dużo czasu zajmie, zanim będziemy mogli cokolwiek zrobić. Chociaż najważniejsze jest to, że w tym froncie Finlandia troszkę coś możemy dać radę się przebić, prawda? No... Chyba musimy, wiecie co, chyba musimy wprowadzić najnowszy model czołgu. Bo z kawukami raczej dużo nie porobimy. No i ma teraz ta flota poszła nam na dno. Wszystkie nasze ciężkie roboty i nie tylko. Dobra, co się uratowało? Dobra, super heavy battleship. I jeszcze jeden, ale reszta poszła na dno z tego co widzę. No właśnie. Czyli udało nam się uratować jeden okręt, ale to nam nic nie dało tak naprawdę. Dobra, podejdźcie sobie tutaj, może też coś z tego wyjdzie. Tutaj przyciskamy Angolii. Czyli tu mamy dokładnie taką samą sytuację, jak mieliśmy tutaj, na tym froncie. Po prostu, że oni jak się rozpłynęli, to się rozpłynęli naprawdę na ogromnej ilości połaci terenu. A nie mogłyby ratować te dywizje, ale zobaczymy, czy nam się uda. To kolejne 7. Mamy znowu braki w tych karabinach, no ale jak produkujemy znowu masową armię, no to nie ma co się dziwić. Będziemy musieli wystawić to za chwilkę jakąś armię na szybkości, że tak to nazwę. Czy wy? Wy macie bardzo malutki front. Moglibyście podejść tak. I na przykład wszystkie niebieskie siły. Wszystkie. Każda niebieska siła mogłaby ruszyć tutaj i po prostu szturmem, bo jesteście, widzę, że uzbrojeni po zęby, więc
Proszę bardzo i macie mi ruszyć, bo tak to front będzie tutaj stał mocno raczej. Mają dużo sił na tym terenie, ale jednak za mało, żeby cokolwiek zrobić. Ty idziesz tutaj, tak? No to Finlandia cały czas się nie ruszyła, no. Jest to teren bardzo trudny dla nas, żebyśmy tutaj cokolwiek zrobili. Czy Meksyk w ogóle jest przeciwko nam? Cała Ameryka Północna jest przeciwko nam. Nie mam jeszcze pojęcia, jak my się zdesantujemy, ale na pewno coś wkrótce się wymyśli. Bo tutaj idzie cały czas szturm. Udało nam się odbić już niektóre rejony. Mamy wystarczająco tej ropy, żeby coś działać. Stali nam brakuje. Ale ta stali idzie na co? Na... patrzcie, produkujemy drugi już battleship w Leningradzie. A to spokojnie. Ej, gumy nam brakuje. Najbardziej boli nas brak gumy. Musielibyśmy zrobić jakieś technologie związane z ściąganiem tej gumy. Albo produkcją. Bo nie chodzi tu o ropę. Dobra, przyciśnij się tutaj. Wy moglibyście przycisnąć tu, a wy tutaj na przykład. Raczej nic nie będzie nas próbowało zaatakować z tyłu, prawda? Chyba nie, no tak mi się zdaje. Dobra, atakujcie, już. Widzę, że macie jakiś problem ze sobą i nie chcecie atakować. Tak samo jak moglibyście przycisnąć ich tutaj. Wy mógłbyś zaatakować tego tutaj, typeczka by nie podszedł nam. Będziesz pierwszy, prawda? No i świetnie, i patrzcie, no i się udało coś osiągnąć. Aha, no nie udało się, bo się uwolnili. No to niezły rozkaz. Niebieski oddział. Wy macie rozkaz, prawda? No, i proszę mi teraz się ruszyć. Odbijmy sobie Lwów, tylko we Lwowie i tak dalej. No i się pozbyli tego jednego oddziału, ale jakoś nie będę z tego osobiście płakał, bo to jest bardzo malutko. Tak, Infranty Equipment 1, czyli już widzę, że zaczyna tego brakować. 45 to jeszcze nie jest ten okres. Ale w przyszłości można te bomby atomowe wynaleźć. Ale myślę, że teraz byłoby lepsze to. Wzmocnienie naszych Katiusz. Katiusze dadzą nam zwycięstwo. Jak Company of Heroes, one są średnio użyteczne, tutaj dadzą nam zwycięstwo. Dacie im radę, czy nie? Dacie im radę, nie? Już jeden port został odbity, odbijamy tutaj kolejny port. Wy moglibyście nasza zaatakować tu, o właśnie. I patrzcie, że te wojska nie mają organizacji i przychodzą na... Ja będę atakował ich górskie, które w górach potrafią się bić jak mało kto. No, cyk, cyk, cyk. Lecimy w typu... lecimy w typeczków, że jak to nazwę. No. I cyk. Musimy uratować nasze wojska, które osobiście mają... Znaczy osobiście mają tutaj beznadziejną organizację. Ale jak uratujemy, no to się, wiadomo, odnowi organizacja, wszystko się naprawi, to mamy za dużo wojsk na tym... Mamy za dużo wojsk na tym rejonie, ale już trudno, jakoś to musimy przeżyć. Cyk, podejdźcie sobie tutaj, zajmijcie to, możecie zająć to, ty możesz podejść tutaj na przykład, bo widzę, że jakoś nie rusza, nie kwapicie się do ataku. Dlatego, że nie udało się wyeliminować tutaj tego, nie udało się stworzyć kociołka, bo te wojska teraz się cofają i będą stwarzać same problemy. Widzę, że wspieracie atak na tego Shermana, prawda? Tylko, że ten Sherman dobrze się broni. Albo nasz problem może być inny. Problem nasz może być taki, że nasze wojska nie mają dostatecznej broni przeciwpancernej. Ciężarówek nam nie brakuje. Zróbcie tak i stawcie tu. Przyda się nam więcej karabinów. Czołgi nam się robią. Tutaj moglibyśmy nawet stawić nasze wszystkie elitarne dywizje pancerne. Ale tylko jedna. Cyk i cyk. I 16 dywizji pancernych ciężkich czołgów KW-85. A jak tylko wynajdą nam najnowsze SG-2 mod 44, no to wtedy możemy pomyśleć jakoś inaczej. O, ładnie, widzę, zablokowaliście Panzera. Musimy sobie odbić ten teren i naprawdę stawić tu jakąkolwiek obstawę, obławę, żeby nam nic się nie dostępowało tyłu. Ale, widzicie? Widzicie, co tu się dzieje? Przybyło odsiecz, w końcu! Posterunek tutaj, który znajdował się od samego początku wojny, wytrwał. No i dali radę, żeby tutaj przyjechał jakiś odsiecz. To jest prawdziwy Stalingrad. Wy wiecie, możecie mówić, co chcecie, ale to są prawdziwi bohaterowie. Czyli teraz pomarańczowe oddziały. Pomarańczowe oddziały to była też taka ogromna liczba, prawda? To byliście wy. Włas 57. O Jezus, Mara, co to jest? Co to jest? Ja wiem, jacyś Grecy wylądowali w tym rejonie. Dziwne typyki. Dobra, cyk.
możecie podejść pod Sochi i nasza ta jednostka też może podejść pod Sochi, dzięki czemu nie zablokujemy się raczej na zestantach z tyłu. Aha, patrzcie państwo, co za cwaniak. Tutaj chodzi jakaś jednostka i my nie mamy powiedzieć, kto to jest. Dobra, podejść pod Rosów, tam już się pozbędą tego. Musimy cały czas patrzeć, bo to będą się zdecydowali tymi pojedynczymi jednostkami i potem robią problemy. No, tak samo jak to jakaś zagubiona ciężarówka, ja pierdzielę. Ciężarówka nawet nie ma ciężarówek w swoim oddziale. AC-14 to mogłoby się pójść na front na przykład zjednoczyć. No, moglibyście się na front zjednoczyć, tak szczerze wam powiem. Cyk. I moglibyście być takim oddziałem, który za chwilę ruszy i zajmie po prostu solidny kawał Afryki. A czekajcie, czy... Nie, po tutaj coś kliknąłem. Jeszcze raz. Czy wy nie macie tutaj żadnego dostępu do... Czy tam masz Kiri Knajdon? O! To królestwo tego masz Kiri blokuje nam. Czyli możemy, nie musimy walczyć na całym tym obszarze. My możemy stać tutaj cały czas z tą granicą, przygotować jakąś inną armię i walczymy na dwie armie. Wiecie o co chodzi? Tu jest jeden front, tu jest drugi front. Tu mamy trzeci front, tu mamy czwarty. Mamy cztery fronty, nie pięć, bo jeszcze tutaj w ten front. A później jakimś cudem musimy zastosować się po prostu i zniszczyć Amerykę, która posiada aktualnie ile? 225 dywizji. Na nasze 478. Plus my mamy Empowera i będziemy go mieli więcej. Bo oni już, chociaż mają też duże prawa poboru. Nie, spoko. Sądzę, że jak najbardziej sytuacja to ogarnie się. Dlatego niech tam wszystkie oddziały podejdą. No już. Nie wiem, czy wy jesteście coś lepsi czy gorsi. Proszę mi podejść pod ten front. O Jezus, nie lubię, jak te wojska się czasami zacinają. I widzicie, oni teraz są jak takie kołki. Oni nie podejdą, bo nie rozumieją rozkazu. To AI ci muszą kiedyś poprawić, bo to jest bardzo męczące. Northern Front. Naprawdę zdecentowali nam się Włosi w tym rejonie. Oj, rany. O to ci no, wybronicie się przy tym. Tak, dobra, już przebijamy ich tutaj Shermany. To mnie bardzo cieszy. Dywizja dalej się szykuje. Poczekajmy sobie na te najnowsze czołgi. Zregenerujmy karabinki. Nie wystawiajmy żadnej nowej armii. Znowu nam tutaj coś przycięli. A, to jest Sherman, którego nie przebijemy, czyli niektóre dywizje przebijemy, a może te dywizje właśnie nie mają przeciwpancernych i to jest problem. To są te nowe wystawione dywizje, więc one mogą nie mieć tych przeciwpancernych, ale Brasowie powinni się raczej wytrwać. Oni w tym Brasowie raczej powinni wytrwać i nie powinni mieć problemów ze sobą. Bo tutaj się przebijamy, nawet widzę, że to jest jakiś, nie wiem, jakiś ogórek zrobiony, inaczej tego nie nazwać. No i idź. Pozbądź się tych Kanadyjczyków, bo to są kanadyjskie wojska, widzę po tym słynny kapelusz jak albo Australijczycy. Ale wątpię. Dobra, cyk. O Jezu, coś tam chodzi, no dalej. Za cholery jedne. I oni mają... A, oni już tracą to zaopatrzenie. Dobra, widzę, że broni Brytyjczyk. Jako Brytyjczyk jest generałem w tej armii. Myślę, że zaatakował. Nie wiem, musiałbym się poćwierzyć, by zaatakował, bo to widzę, że naprawdę nie ogarniasz. A ty podejdziesz sobie tutaj i zamkniesz kolejne oddziały. Mamy dużo... Bo, znaczy, mamy tutaj dużo fajnych rzeczy. Jak PowerPoint. Wiecie co? Myślę, że byśmy to zrobili teraz. Zrobimy sobie to. Bo zwiększa nam się prawo poboru. No, oczywiście do kolejnych paru procent. Ile możemy mieć teraz? 2,55, 8... O kurde, już dość wysoko. Naprawdę ściągamy teraz tego manpowera, że to jest niesamowite. Manpowera. Dobra, stójcie tutaj, nie łączcie się na razie. Niech nasz Heavy Battleship się trochę naprawi. Bardziej wybijemy tutaj, ile kilka dywizji włoskich wylądowało tutaj. Parę O Jezus. Naprawdę, macie jakiś problem ze sobą, panowie. Znowu jakiś desant na Ukrainie. Dobra, w grunże stoimy w tym rejonie i nam nic tutaj nie weźmie. Osocia będzie się broniła bardzo dobrze, prawda? Tak, mamy tu jeszcze forty, więc ich atak jest zupełnie bez sensu i jest bardzo słaby. A tutaj sobie podejdziesz i ich w sumie zajmiesz po drodze, prawda? A to jakieś D-Day nam się tu zrobiło chyba większe. No to mam dla was małą niespodziankę, panowie, bo w sumie... My tu możemy wystawić sobie odpowiednią liczbę dywizji. Tutaj możemy wystawić sobie odpowiednią liczbę dywizji i raczej nie będziemy się z wami śmiali tak głośno jak wy z nami. No i podejdziemy sobie jako te oddziały, które mogą sobie tak postać i nic nie robić. A ci Amerykanie będą sobie spróbowali tutaj przebić. No, D-Day mi raczej nie wyjdzie.
No a wycofaj się, ty musisz się wycofać i stanąć sobie najlepiej w... O, podejść tu. I musisz zająć Sebastopol, aby nie mieli dostępu do portu, tak samo jak tutaj. Oni nas podeszli, a my się po prostu pozbędziemy. No, duży descent wyszedł. Ile tu jest dywizji? Sporo. No ale co z tego? Jak oni będą próbowali nas się przebić w miejscu, gdzie mają portu? To jest taki... Oni sami sobie zgotowali kociołek. Jako młodzieżowe słowo roku. I teraz weźmy sobie trzy dywizje i mogą podejść tutaj. A ta trójka się spokojnie pozbędzie na dość sporej prędkości i szybkości. Co tam? Braki zaopatrzeniu, koledzy? No, to już jest, to będzie dla nich koniec. Poczekam sobie, aż po prostu się wykrwawią tak organizacyjnie. Nic nie możemy wystawić. Tutaj mamy gdzieś jakąś jedną jednostkę, którą możemy... No, może podejść. Może coś tam pomóc. Wy się pozbywacie wizatów. Kogoś gonimy. Kogo my tam gonimy? To na pewno do portu ta jednostka płynie. No, czyli ta jednostka... Czyli wy musieliście zaatakować, aby się zresetować. Całe szczęście. Dobra, spróbuj przycisnąć ich tu. Ile oni mają tego zaopatrzenia? A, jeszcze coś tego zaopatrzenia mają. Czyli możemy na razie ich tam olać całkowicie. Naprawiajmy sobie karabinki, nie przejmujmy się niczym. 5300 pepanców straty. Ja pierniczę. To jest dużo. A wy... A co tu się udał za desant? Dlaczego tu się udał jakikolwiek desant? To się nie powinno dać żadne desanty. Chociaż w Gdańsku nie ma portu. Coś ciekawostką, że szat po Gdańsku nie ma portu. Party jest na szat obok, ale nie w Gdańsku. Coś nam wydać siły. Austria. Dobra, Austria, proszę wyślij nam siły. Jeżeli jesteś taki kozak, to nam wyślij. Bardzo się ucieszę z tego powodu. No musimy pozbyć się teraz tych chłopów, co nam tutaj ślęczą. Was nie wyślę, bo jesteście zajęci. Znaczy ten front i tak wkrótce się skończy, więc to jest kwestia czasu. Bo jak to, co się nie przebijecie, macie, co, jesteście po prostu słabi. Widać, że tutaj są wzgórza, to jeszcze fort. A nie, to nie ma fortu, tu były forty. Hmm? A chyba, że są zniszczone. Dobra, próbujmy nasz atak. Przebiją się czy nie? A, podsuńcie. Podejść pod Soczię. Bo widzę, że pod wpływem naporu i siły, jaką nas atakują, możemy mieć spory problem. Czekajcie. Dobra. Nawet jak ta jednostka będzie musiała się wycofać, to i tak będzie mogła wrócić. Oj, najgorzej, nie udało się. Kurde, rebele. A, tu jest, dobra, tu są forty, no tak. Ojejeju. Dobra, musimy jakoś się teraz zająć, żeby na tym nic nie podchodziło. Ty się zajmiesz teraz tą jednostką, która podchodzi pod Woloszy i Wograd. I możemy chyba pozbyć się całej tej reszty. Proszę, tak, 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 tak. I tu, i tu. Więcej surowców. Potrzebujemy większego wydobycia tych surowców. Już się zwiększono nam o 10 punktów. O 10 sztuk jednostek. Znaczy pozbyć ich, to raczej pozbędziemy, tak mi się zdaje. Tylko będzie trudniej. Dobra, podejdź sobie tutaj i na przykład podejdź z tej strony. Żebyśmy mogli zrobić jakiś taki ładny, oficjalny szturm na ich pozycję. Bo tutaj widzę zaopatrzenie kuleje, zaopatrzenie kuleje. Chyba oni będą mieli to sam, ten sam stan, tak mi się zdaje. Nie, oni tego samego stanu nie mają. To my mamy taki beznadziejny stan. Gdzie musimy tutaj infrastrukturkę naprawić. A tutaj nie. Tutaj na przykład by się przydało. I cyk, 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 cyk. No jednak tam cywilka, jedną cywilkę tam możecie naprawić. Po wielu miejscach po prostu infrastruktura wysiada. Trapizon? Nie, już nie budujcie. Nie ma sensu. O, super! Dostaliśmy ten event minus 5% do fabryk cywilnych, dzięki czemu tylko 62%, 62% idzie. Znaczy 62 sztuki fabryk idzie na... Cało, na wszystko, co nie jest nam potrzebne. Znaczy, idą na to, co... Dla ludzi, czyli coś, co dla nas jest niepotrzebne, bo co z tego, że oni tam dostają? Co z tego mamy, że oni dostają? Szczęśliwsi nie są. O, i tutaj też mamy port. Ile ich jest? Nie wiem, ale może być ich dużo. Chyba tutaj też musimy dostać. Dobra, czołgi. Kurde, nie tak chciałem. Musimy zrobić po pierwsze silnik. Niezawodność. Main gun. Chociaż to jest rosyjski czołg, powinien mieć niezawodność beznadziejną. Jeden armor. Może i lepszy silnik main guna.
Nie no, nie chcę, żeby się psuły co chwilę te czołgi, więc może jednak spróbujmy coś, żeby nam się nie psuły. Ale szybkość by się tutaj przydała. Max speed. Może tak i tak. A jest good. Tylko musimy teraz sali skądś pościągać. I ja nie mam pojęcia, kto dostanie po kieszeni, żeby stali tracić. Kto dostanie po kieszeni? Okręty. No trudno. Ktoś musi dostać po kosztach. I tą biedną ofiarę będą właśnie okręty. Puszujecie tutaj? Puszujemy. 3 miliony straciliśmy. Czyli wszystkich akcjach do puszowania. Wiecie co? Wyczekajcie. Na razie się uporządkujmy. Bo oni tak się teraz nie ogarną życiowo. Wy też się puszujcie. A, wy wróciliście sobie na front. No dobra, zapomniałem o tym waszym jednym odcinku tutaj, który jest niepotrzebny. Cyk, cyk. I wy jesteście mi bardziej potrzebni na froncie tutaj, moi drodzy przyjaciele. Nie gdzie indziej, tylko tu. Po tej co, będziemy z sali i będziemy teraz się gapić na Amerykanów, tak? Jak głupki będziemy się gapić na Amerykanów. Mam nadzieję, że damy radę. Znaczy, dojdzie nam kolejna jednostka tutaj. O, wami nikt nie rządzi, prawda? Nie, to są Estończycy. O Jezus. Nie no, stój. Jak stoisz, tak stoisz. T-54 też moglibyśmy sobie zacząć badać. To byłoby dobre. Te jednostki będą raczej miały bez... Znaczy, na razie jest problem z zaopatrzeniem. Chociaż nie wszędzie. Tutaj w wielu miejscach moglibyśmy nas próbować przycisnąć. Tu są łąki. Jak to będzie wyglądać? No nie. Dobrze, że na razie tutaj się jakoś ta infrastruktura naprawiła i ogarnęła, więc moglibyśmy jeszcze spróbować przycisnąć ich z dwóch stron, tu i tu. Po prostu, żeby ten front wyrównać. Potem zastanowimy się, która armia pójdzie tu, a która armia pójdzie tam. Moglibyśmy jeszcze Persję z dwóch stron zablokować. Też byłoby to zawsze jakieś rozwiązanie. Tylko czy ta armia, wy jesteście gotowi na rzut? Próbujcie. Co się stanie, jak się rzucicie? Wy też. Wy tak samo. Wszyscy. Tutaj mamy piaski, więc to działa w sumie na zasadzie jak łąki, więc to raczej nie będzie dla nas bardzo groźne. A jak wiemy wszyscy doskonale, łąki świetnie się zgrywają z... Łąki świetnie się zgrywają z taką piękną ofensywą. Dobra, bomby atomowe. Bo wkrótce nas będą rzucać. Nie wiem jeszcze kiedy je rzucimy, ale kiedyś na pewno. Cyk. Może spróbujcie jeszcze raz je zatkować. Moglibyśmy zawsze z tej strony jeszcze przycisnąć. I dzięki czemu może się uda zablokować. To jest jedna dywizja do obrony. No, halo. I czekajcie, bo tu kociołek. Właśnie, bo tutaj kociołek powstaje, moi kochani. Syk, możecie. Czekajcie, które dywizje? No, wy musicie pójść tutaj. To nie jest tak, że wy możecie, wy musicie. Dobra, dokładnie coś takiego, bo tutaj właśnie oni widzicie, oni może pójdziemy, może nie pójdziemy, oni musieli być w tym miejscu, bo dzięki temu udało nam się zdobyć kolejny bardzo ważny kawał regionu, a nasze czołgi już wchodzą w pewny etap ulepszenia, który jest dla nas bardzo przydatny. Bo jak to wygląda? No tutaj nie przyciśniemy na razie, poczekam aż Josefy Staliny się zrobią. Tutaj będzie trwała ofensywa w Persji. No i nie pozbyliśmy się tego, co chcieliśmy. O mój Boże, znowu... Jeszcze ten rozsłów zdobyli. O Jezus. Straszne rzeczy. Naprawdę, te desanty mi kiedyś doprowadzą do białego szaleństwa. Naprawdę trzeba sobie zrobić od przyszłych odcinków jak po prostu jakąś reformę tego wszystkiego. A więc, moi drodzy, ja sądzę, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of Iron 4 na modzie Führerreich z Związkiem Radzieckim. Trzymajcie się ciepło. Cześć!